Cześć, nazywam się Patrycja Zachorska i jestem ambasadorką marki Duffy. A to moja butelka Duffy, która zapewnia mi aż 150 litrów wody miesięcznie, więc nie kupuję wody w sklepie. Co więcej, woda kranowa zawiera minerały, których ten filtr nie wypłukuje. Dziś pokażę Wam, jak prawidłowo wymienić filtr w butelce Duffy. To naprawdę proste. Zobaczcie sami. Na początku musimy wyczyścić każdy element butelki. Możecie do tego użyć płynu do mycia naczyń. Pamiętajcie o tym, aby temperatura wody nie przekraczała 50 stopni i również o tym, że butelki nie można ani wyparzać, ani myć w zmywarce. Z kolei filtr węglowy możecie już wyparzać, tylko potrzebujecie do tego osobnego naczynia. Zalecany czas sterylizacji wrzątkiem to około 60 sekund. Następnie płuczemy nowy filtr pod bieżącą zimną wodą przez 30 sekund. Napełniamy butelkę w 2/3 zimną kranową wodą. Umieszczamy filtr i energicznie wstrząsamy. Woda może przybrać taki szarawy odcień, ale spokojnie, bo to jest naturalne zjawisko. Wylewamy wodę i płuczemy butelkę. Ponownie napełniamy butelkę zimną wodą, instalujemy filtr, ustnik, mocno naciskamy i opróżniamy jej zawartość. Po czym płuczemy butelkę i powtarzamy proces. I znów napełniamy butelkę zimną kranową wodą, instalujemy filtr i zakręcamy ustnik. Woda jest już gotowa do spożycia. Pamiętajcie o tym, że aby uzyskać smaczną wodę, musicie pamiętać o regularnej wymianie filtra. A przypomni Wam o tym intuicyjna i nowoczesna aplikacja Moje Duffy. Do zobaczenia!